Siema Daniel, co robisz? Kurwa. Patrzcie, co tu rozszabrować. A tu jest to, ale co i jak się z czym je, to nie wiem, akumulator tu jest. To się podnosi. Plus minus, to wiesz co, to lepiej pod tym siedzeniem. Nie. A co będziemy robić? KTM-a będziemy co robić? Palać trupa. Aha. Czyli pod kroplówkę go musimy? Dobra, chodź, tu znajdziemy. Tylko, że to powinno się otwierać, a się nie otworzyło, tylko się... A, to się powinno otworzyć, tak. I tu już masz to i to? Tak, i tu jest plus. Masę to byle gdzie złapiesz, nie? Aha, no to dobra, jak umiesz, to... No to widzisz, łapiesz. No mała niespodzianka, przyjechałem z Danielem. Naprawdę, z Danielem na żwirownię. O. O kurde. Się prawie że przewrócił, właśnie tak chwaliłem Danielowi, żeby mnie zapinać. Może się nie kapnie. Szybko muszę wyciągnąć. O, jeszcze się tu zblokował. Dobra, honor uratowany. Daniel się nie kapnie. O, ale tu się... Kapnie się, tu się nie kapnie. Kapnie się już, stoi prosto. Widzisz jak? Stał cały czas, w ogóle się nie przewrócił. Wziąłeś? No i tego trupa, kurwa. To jest dobry sprzęt. Mój widz ostatnio takiego kupił. No mówiłem, no ale on już wiesz. No. To przyjął ten. O, busa. Co mam ci pomóc? Pod maskę go? Lecimy. A zdradzisz tajemnicę? Ty, Sławek tu zgubił rękawicę, ty. Widziałeś? Widziałem. Od Krosa? On miał takie czerwone, nie? Na gumowych podwiściach. Oj, Sławas. Jak oglądasz ten film, no to jeszcze możesz przyjechać. Jeszcze je odzyskasz. Tylko, żeby nie wybuchło, Daniel, ty. No właśnie. Widzę, że to, a ja tu paliwo lałem, ty. Za kurwy to. Ty to tutaj te wilki w tym lesie były? Kiedyś? Nie wiem. Daj, ja ci przytrzymam. Dobra, ja go trzymam, a ty rób. Widzę, że znasz te różne sztuczki. No to kable są trochę. Co, przechylić ci go lepiej tam? Nie, koń, kurwa. Nie idzie. No to co, mam, szukamy akumulatora? Co? Nie, kable są nieumięte chyba. A może muszę przekręcić kluczy? Co? Nie sądzę. To pan żyje! Frankenstein, ty. Normalnie. I patrz, ty jesteś gotowy już do jazdy, a ja? Ty, ale lampka ci jest tyłu pali w motorze cały czas. A nie świeci? Nie, pali. Dobra, się przebieram.
pierdu, co ja wjechałem? Co to było? Co to było? Nie widzę. Musimy tam jechać. Thank you.
dobrze. O! Nie pomogę. Dobrze. Dupę, kurwa! Podjeźdź busem! Dobra. Ale tu wiesz, nie? Tu? Dobra. Tylko nie wiem kiedy! O, usiądź i zapal go z górki na pych. A jak nie, to go wyjedź tam. Co, to robimy ten... Pis długo, kurwa. Ze sprzedażą tego? Co? Na sprzedaż idzie? Tak. Dosyć ze złomami, kurwa. Nieeksploatowany w terenie, od myśliwego, KTM na sprzedaż. Możesz go zapakować od razu. Możesz go od razu zapakować. A to kabla mam tu? Na pacy chyba, bo tu się... No. Na pacy. Nie widzisz, że on się kurwa dławi z gazem? Ja cię popchnę. Słyszysz?
Iść pojeździ, ja tu poczekam. Dajcie, popchnę. Weź kluczyki od busa i podjedź. To już nieważne, czy tu stoi, czy tam. Wypadek miałeś? Nie wiem, nie wiem. Co, może powiemy coś o tym kratę? Jest bardzo dobry. Wystawiony na gdzie? Na Oelicie? Dla mnie już nie dobry. Tak. Na Oelicie. Na Oelicie KTM 525 po remoncie. Świeży silnik. Tylko gaśnie. I trzeba to zrobić. Trzeba gazu dodawać tylko. Trzeba dodawać gazu. Nie pierdolić się. Nie pierdolić się wtedy. Tam jak za Nielem jechałem, jechałem taki jakiś popiół piaskowy. Normalnie szok, jak to na mnie się rzuciło, to nic nie widziałem. Gogle, kamera, wszystko, cały motocykl widać. To po prostu od jednego strzała takiego było, jak to wjechałem, no puch.